Więcej mocy, więcej klatek i niższe temperatury. Tego chcesz i właśnie to dzisiaj tu dostaniesz. Kliknąć w ten film z niedowierzaniem, ale zapewniam cię, że w tym małym, gamingowym laptopie udało mi się podnieść traktowanie procesora graficznego o zawrotne 98%. A to przerodziło się naturalnie wyższą ilość klatek, w porywach nawet o 52% więcej FPS. Pewnie parzy teraz, jak skur. mi się dotknąć nie da. No, też nie, bo temperatury spadły nawet o 30 stopni i laptop w końcu pracuje cichutko i kulturalnie. Pomyślisz? Nawiercił k***a, pewnie jakieś dziury na wylot i zamontował chłodzenie wodne. Nie, nie zrobiłem tutaj niczego, czego byś sam nie mógł zrobić w domu z własnym laptopem. Najnowsza, można wręcz pomyśleć, kosmiczna technologia, jak widać, jest już na wyciągnięcie ręki. To coś uratuje każdego laptopa. Zapraszam do materiału. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG -Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Część z moich widzów kojarzy na pewno gamingowego laptopa z budowanym kontrolerem o nazwie GPD Win Max 2 i to na nim wykonam dzisiejszą operację oraz wszystkie testy. Jednak bez względu na to, jakiego ty masz laptopa, to to, co dzisiaj będę tu omawiał, można zastosować praktycznie w każdym modelu. Podobną operację wykonałem wcześniej na gamingowym laptopie Lenovo Legion i tam rezultat był także doskonały. Jednak to, co się udało tym razem, to przechodzi najśmielsze oczekiwania i jednocześnie dowodzi, że my, jako użytkownicy, wciąż możemy. Możemy, ba, wręcz powinniśmy poprawiać producenta i fabrykę. Problem w tym, że producenci naopartego stosują marnej jakości pasty termoprzewodzące. Na początku jest wszystko dobrze i nie ma się czego doczepić. Dlatego widzisz i słyszysz, że typ z YouTube'a tak zachwala. Mówi, że sprzęt dobry, że temperatury są ok. Bo bardzo możliwe, że owszem, były. Jednak gdy ty kupisz taki sprzęt, to po kilku miesiącach widzisz, że coś chyba nie do końca jest tak pięknie, jak miało być. Tak samo było z tym Lenovo, tak samo jest z GPD Win Max 2. Już po kilku tygodniach od opublikowania mojej recenzji na YouTube zacząłem mieć wrażenie, że urządzenie pracuje zauważalnie głośniej niż wcześniej. Wiecie, nic się nie dzieje z dnia na dzień i jak na potrzebę opracowanego materiału wykonałem dziesiątki godzin pomiarów, tak później sprzęt, no cóż po prostu użytkowałem. Ograłem Diablo 4 do setnego levela, ale ostatnio w końcu chciałem rozpocząć Cyberpunka 2077 na poważnie. To już, no, nie za bardzo się udało. Otóż w czasie recenzji ustaliłem, że na 24-watowym profilu urządzenie pracuje najwydajniej, a temperatury utrzymywane są w ryzach. Tylko, że wtedy było wtedy. Teraz obraz przycinał strasznie, dźwięk się szarpał, brzęczał i pierdział. Okropne doświadczenie. Minęło raptem pół roku, a już nawet nie ma mowy o 24 4 w. Na 23 też się nie da grać. Sami zobaczcie, 23-watowy profil utrzymuje średnio 92,7 stopnia Celsjusza na procesorze i 92,5 na układzie graficznym. Niby jest to jeszcze w normie, ale zanotowałem tutaj również temperaturę maksymalną, która w obydwu przypadkach no, przebijała 95 stopni. Jest to o tyle istotne, że układ AMD Ryzen 8840U, który znajduje się w tym urządzeniu, ma temperaturę maksymalną wysokości 95 stopni. I gdy tylko ta dobija do tego punktu, to aby nie uszkodzić układu, odcinane jest od niego zasilanie. W czasie grania objawia się to właśnie brutalnym przycinaniem i szarpaniem. Zresztą widać to na podstawie wysokości zegara GPU, którą również tutaj zapisywałem. Wartość ta jest nie tylko odrobinę niższa od 22W profilu, ale pamiętajcie, że są to uśrednione wyniki z przebiegu testu. Więc jeśli taktowanie grafiki spadało nawet do, załóżmy, tych 600MHz, ale tylko na kilka milisekund, to tak to będzie właśnie wyglądało. Krótko mówiąc, minęło pół roku, a wydajność chłodzenia jest obniżona o przeszło 8%. Czas to naprawić. W tym celu wykorzystam coś, co znajduje się w tym pudełeczku i nie, nie jest to pasta termoprzewodząca. Tych chyba nie ma co się już nawet dotykać. Ciekły metal? No też nie. Owszem, byłby on ciekawą opcją, ale jednak dość niebezpieczną. Wykorzystam tutaj materiał zmiennofazowy o nazwie PTM 7950 marki Honeywell. Robiłem o nim już kilka materiałów, więc jeśli będziesz nim oczarowany, a idę o zakład, że tak się stanie, to w opisie tego materiału zostawię linki do poprzednich filmów, które wyjaśnią to, czym on jest, jakie ma właściwości i jak działa. Tutaj nie ma potrzeby powtarzania tego wszystkiego, więc nim samemu zdecydujesz się na grzebanie w swoim sprzęcie, to koniecznie nadrób tamte materiały. W opisie pozostawię też link do AliExpress, z którego sam dokonałem zakupu. Biorąc pod uwagę to, jak ten PTM7950 się sprawuje, to mogę być nie ale pewien, że jest to oryginał. Wziąłem listek największy, bo korzystam sporo. Jednak procesor, znajdujący się w GPD Win Max 2, ma powierzchnię zaledwie 178 mm2, więc ten największy listek, kosztujący tutaj 29,18 euro, powinien wystarczyć na pokrycie 79 takich procesorów. Wtedy cena w przeliczeniu na złotówki podzielona na ilość urządzeń, które przy jego pomocy możemy pokryć, wynosi już zaledwie złotówkę i 57 groszy. Tak, nie przesłyszałeś się. Niespełna 2 zł wystarczy, aby wyjące dziadostwo doprowadzić do stanu o wiele lepszego niż sam producent zakładał. W przypadku GPD Win Max 2 procedura wymiany pasty jest bardzo prosta. Wyjmujemy kartę SD, zakrywki z sekcji gamingowej oraz drugi dysk, jeśli ktoś go dokładał. Odkręcamy śrubki od dołu i te z tyłu jeśli procedurę tę będziesz wykonywać na innym laptopie to warto obejrzeć jakiś tutorial ale przede wszystkim należy to robić powoli i z głową Domyślnie zaleca się też odłączyć baterię, ale w tym przypadku to sobie akurat daruję. Odkręcam dwie śruby od wentylatora i tutaj moja uwaga skierowana do wszystkich posiadaczy tego urządzenia, aby co jakiś czas odjąć sam wentylator i wyjąć kurz oraz ewentualną sierść z przegrody między wentylatorem a radiatorem. Przez te pół roku robiłem to już trzy razy, z czego ostatni raz przed zebraniem ostatnich wyników na paście, ale o tym to później. Teraz odkręcamy naprzemiennie cztery śruby trzymające miedziane chłodnictwo. Piąta znajduje się przy końcu radiatora. Unieś delikatnie cały odpromiennik i przy pomocy chusteczki nasączonej alkoholem izopropylowym oczyś powierzchnię procesora oraz sam odpromiennik. Wytnij kawałek materiału zmiennofazowego, który odpowiada wymiarem powierzchni procesora. Usuń film ochrony z jednej strony, przyłóż do procesora i nie przyciskaj, a raczej pomasuj, aby ten przywarł do niego i usuń film ochronny z drugiej strony. Następnie nałóż chłodzenie, przykręć po przekątnej i złóż w całość. Upewnij się, że nie została Jakaś śrubka. Po tej operacji tak na szybko sprawdziłem, czy działa, i owszem, po tych kilku miesiącach użytkowania, samo włączenie GPD wzbudzało negatywne odczucia, bowiem na starcie miałem po 80-90 stopni Celsjusza na procesorze. Teraz 38 i jest bezszelestnie. Włączam więc furmarka i rzucam pełne obciążenie na GPU. I no cóż, co tu widzę. 43, 44 stopnie, więc wiem, że jest już o niebo lepiej, ale na oko to się oczywiście testów nie robi. Dlatego najpierw przez kilka godzin wygrzewałem materiał zmiennofazowy PTM7950 i dopiero wtedy przystąpiłem do przeprowadzania pierwszych testów. Jednak nim mogłem sprawdzić gry, koniecznym było szacowanie nowych limitów mocy, na które urządzenie może sobie teraz pozwolić. Zobaczcie proszę, jak bardzo PTM7950 odmienił ten stan rzeczy. Dajcie sobie chwilę. Na przeanalizowanie tych danych. Podpowiem, że temperatura procesora, jak i temperatura układu graficznego została obniżona o 30, 32 stopnie Celsjusza. Chyba nie muszę wam mówić, jak mocno obniżyło to hałas generowany przez urządzenie, jednak kolorem fioletowym zapisałem tutaj też zegary GPU zarejestrowane w czasie przebiegu testu. Czy jest to w ogóle możliwe, że wzrosły do tego poziomu? No cóż, najwyraźniej tak, bowiem żaden układ graficzny nie lubi pracować na 93 czy 95 stopniach Celsjusza, tak jak było to wcześniej. Nieważne czy to AMD, Intel czy Nvidia. Tak się akurat przyjęło, że od 72 stopni powoli obcinany jest napięcie na układ, a w rezultacie spadają zegary. No i tym sposobem mamy cichsze urządzenie, które generuje więcej klatek i normalnie można by było zamknąć film w tym miejscu, ale ja to ja i subskrybujecie mój kanał dlatego, że lubię przekraczać wasze oczekiwania. No więc proszę, jeszcze więcej do przetrawienia, ale spokojnie, możesz spozować wysłać link do tego materiału wszystkim swoim znajomym, a niech też się zdziwią takimi danymi i dopiero wtedy przyjrzyj się im na spokojnie. Wykonanie wszystkich testów, aby uzupełnić tę tabelę zajęło mi wiele godzin, więc nie bądź dzidaj, zostaw lajka oraz komentarz dla zasięgów. W końcu nic się to nie kosztuje, a kanałowi pomoże, jednak do rzeczy. Widzimy, że ile by nie pchnąć mocy, to temperatury wciąż są może nawet nie na przyzwoitym poziomie, a wręcz wymarzonym. Pamiętajmy, że Furmark to Power virus. jego zadaniem jest maksymalne obciążenie układu i wygenerowanie możliwie najwyższych temperatur. Według producenta domyślna maksymalna moc, którą WinMax 2 może zdzierzyć, wynosi 24W. A tu taki numer. Zobaczcie, że nawet przy 38W temperatura jest wciąż przyjemna, ale za to jakie zegary. Jeszcze dzień wcześniej w stanie fabrycznym mogłem w cudzysłowie grać furmarka na 1225 MHz. Teraz mogę delektować się floatującym ponczuszkiem z grafiką pracującą na przeszło 2000 MHz. Ale jak zawsze pojawia się jakieś ale. Otóż PTM7950 udowodnił swoją wartość i pozwolił nam wykluczyć wąskie gardło, którym była śmieciowa pasta termoprzewodząca. Tu wam podpowiem, że sam układ chłodzenia procesora, jak i ten wynalazek, który nałożyliśmy, pozwoliłby na stabilne utrzymanie nawet 50W. Niestety komponent, a w zasadzie sekcja komponentów, która ma za zadanie dostarczyć energię do procesora, nie wyrabia. No cóż, VRM, -y, bo to właśnie o nich mowa, zostały w tym urządzeniu zaprojektowane tak, aby dały radę wykarmić procesor na te 24W i inżynierowie dali pewnie jakiś mały zapas, od tak na wszelki wypadek. Tutaj widzicie, że w notatkach przy 38W profilu zapisałem VRM Throttling, bowiem już po około 2 minutach od włączenia obciążenia sekcja zasilania zaczęła się poddawać. Przy 35 watach również dławienie występuje, ale już tak po przeszło 5 minutach i to przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 21 stopni. Przy 33 watach jest ok, ale gdy temperatura pomieszczenia wzrośnie tak do 25 stopni Celsjusza, to sekcja zasilania też potrafi się już delikatnie dusić. Niemniej wszystkie testy gier wykonałem właśnie na tym 33 watowym profilu. Reasumując, wsadzenie tu PTM7950 obniżyło temperaturę o 30 stopni, a to... Znowu dało nam możliwość podwyższenia mocy. Jak wiemy, więcej mocy z niższymi temperaturami pozwala uzyskać wyższe zegary na układzie graficznym i na procesorze, ale na potrzeby tego materiału i aby Wam już tak za bardzo nie komplikować, pozwolę sobie ten fakt pominąć, jedynie wspominam o nim tak na marginesie więc co nam to daje w grach? Na pierwszy ogień idzie Horizon Zero Dawn. Pierwsze dwa pomiary zostały wykonane na oryginalnej paście, kolejne dwa na PTM7950. Widzicie, że dodałem tu też profil cichy. Tak się składa, że osobiście korzystałem z niego bardzo często, zwłaszcza już w tych ostatnich miesiącach, bowiem urządzenie zrobiło się już tak głośne, że z trudem to znosiłem. Tym samym włączając profil cichy, GPD domyślnie zrzuca moc do 15 W, ale przyznam wam szczerze, że można ją podnieść do 18 i wciąż spokojnie grać. Po wymianie pasty na materiał zmienofazowy profil cichy na luzie można już ustawić nie na 18, a na 28 W, a temperatury układu AMD wciąż będą niskie. Na dobrą sprawę to i 33 waty można ustawić, aczkolwiek całe urządzenie robi się wtedy już dość ciepłe, dlatego 28 to i tak jest o 86% wyższy pobór niż producent przewiduje, więc pohamujmy się czasem w swoich zapędach. No ale wcześniej mieliśmy niespełna 31 klatek, teraz 43 na profilu cichym. Jest to skok wydajności o 41%. Totalne szaleństwo. Jakby tego było mało, no to widzisz, że temperatura spadła o 14 stopni. Takiej zmiany można by było oczekiwać jedynie przeskakując o co najmniej dwie generacje procesora. Na normalnym profilu wentylatorów skoczyliśmy z 39 klatek na 44. Jest to już tylko 13% większy FPS, ale pamiętaj o tym, że teraz to sekcja zasilania płyty głównej trzyma nas na tych 33 watach. Gdyby nie to, to i 50 moglibyśmy pchnąć w ten układ. Co prawda krzywa wydajności nie idzie liniowo i zysk byłby już mniej znaczący, ale... Pewnie jakiś by był. Niemniej widzimy, że i temperatura tu spadła o 19 stopni Celsjusza, a dzięki temu teraz na normalnym profilu wentylatora można bardzo przyjemnie grać, bowiem sprzęt nie brzmi już jak odrzutowiec. Dobrze by było, abyście zwrócili też uwagę na słupki pomarańczowe. Wcisnąłem je tu tak tylko informacyjnie, przez to ich wartości nie pokrywają się z osią X, ale dają do myślenia. Wcześniej było 830 i 1335 MHz na układzie graficznym. Co to jest? Z czym do Ludzi, skoro po wymianie na PTM mamy 2000. Rzućmy teraz okiem na Cyberpunk 2077, czyli grę, która zmotywowała mnie do poprawy chłodzenia w tym urządzeniu. Wspominałem, że nie lubię grać z wyjącym GPD w rękach i wcześniej na 18-watowym profilu miałem 30 klatek na sekundę. Po tej operacji już 38,6. Jest to 30 wzrost, ale samych klatek wciąż nie ma tak wiele, jakbym sobie życzył. Głośność normalnego profilu wentylatora jest teraz i tak sporo cichsza niż wcześniej, dlatego można śmiało ta grać, ale to wciąż z trudem przerzuca 40 klatek na sekundę. Co tu wiele mówić? Gra jest po prostu wymagająca, a ja lubię też wyższą rozdzielczość i zamiast 800p gram w 1200p. Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce powinna pojawić się nowa wersja GPD WinMax 2 na rok 2025 ze sporo wydajniejszym układem Ryzen HX 370, który może dać kolejne 30, może nawet 40% więcej. Dlatego jeśli nie chcesz przegapić tej recenzji, to koniecznie subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem i dodaj sobie stronę www.techmaniakhd.pl do zakładek, bo na samym YouTube łatwo przegapić nowe materiały. Niemniej Cyberpunk to tytuł mocno graficzny. Zobaczmy jakie wzrosty będą w grze bardziej procesorowej. Assassin's Creed Valhalla wymaga mocniejszego i wyżej taktowanego procesora. Teraz na Honeywell PTM7950, ze względu na sporo niższe temperatury i przyznanie większej ilości mocy, to zegary procesora mogą wbić na nowe, nigdy nie odkryte wyżyny. Ryzen 8840U odwdzięcza się nam takimi pięknymi wzrostami. Na profilu cichym notujemy cudowny, niebywały wręcz bo 52% wzrost klatkarzu. Wcześniej na niespełna 28 klatkach trudno było grać, ale na 42. Taki tytuł już jak najbardziej się da. Wcześniej też przy wyjącym wentylatorze na 22 watach mieliśmy 35,5 klatki. Teraz niemal w pełnej ciszy 43,5. Jest to 22% wzrost z jednoczesnym obniżeniem temperatur o 19 stopni. Coś takiego uważam za naprawdę doskonały rezultat. Wszystko super, ale nachodzi mnie teraz jedno poważne pytanie. Otóż dlaczego producenci stosują takie syfiarskie pasty termoprzewodzące? Robią to z głupoty, z niewiedzy czy ścięcia kosztów. Nawet jeśli taki PTM7950 wyszedłby ich o, nie wiem, złotówkę więcej, to czy warto psuć sobie renomę dla takiej błahostki? A może chodzi o coś więcej? Po kilku miesiącach, gdy urządzenie zacznie wyć, po roku się przegrzeje i przepali, to co? Kupisz nowe? Czy o to w tym wszystkim chodzi? A może o czymś nie wiem? Jeśli tak, to proszę wyjaśnij to. Napisz w komentarzu, jakie masz zdanie na ten temat. I pamiętaj, że jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka oraz odwiedź moją stronę www.tekmaniahd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały.